Samina-mina, waka-waka, Samina-mina, sangarewa. Ale dziś widzę taki dobry humor mam. Normalnie od wczoraj wieczór mam tak dobry humor. Kurwa. Jedna prosta rzecz, a tyle mi humoru dała. To jest p***na, kurwa. Jezus, k***a, jak od wczoraj mnie to rozbawiło. Dostał banan, nie? To jest życie, to jest życie. Siemano, witam, z tej strony Mokry Suchar. Masz portfel lżejszy po Malcie? Trochę wydałem, nie powiem k***a, że nie, no nie? Trochę poszło kasy, żem se zajął hotel z jacuzzi na tym, na tarasie. No ale po walce, to co? Aby było. A, kurwa, zapomniałem o pewnym nagraniu. Ty, przecież to trzeba pokazać na streamie. Witam, setka dookoła świata, piękna Malta, malownicze widoki, cudowne, mamy piwo z Malty, mamy setunię z Polski, podarował 5 zł. No i co? No chruśniem. To jest życie. Była setka dookoła świata. Co, byłem na Malcie, sobie pozwiedzałem, byłem na jakichś plażach zajebanych tam w stolicy i tak dalej. Było fajnie, polecam. Jak ktoś chce, to polecam. A właśnie, z ciekawostek pokazywałem młodego. Ostatnio jest ten, ostatnio jest grubo w temacie skrzynek, bukmacherki i tak dalej. Jutro w Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie z przedstawicielami operatorów hazardowych. Bukmacherzy, kasyna, totalizator sportowy. Tematem głównym jest szara strefa, ale wiadomo, że dyskusja zejdzie na ewentualne zmiany w ustawie. A powiem tak, to jedyne co tu jest. Ale fotę stawił Wojtek Gola. Kurde, fajne, mocny gaz. Niebawem Maluszka wystawia na aukcję charytatywną, z której cały dochód przekaże na rzecz najmłodszych pacjentów z Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki Dziecka. Ty to jeszcze, ale ten ćpun jebany pasud i reszta atencjuszy mogłaby nie niszczyć zabawę widzom. No nie no, w sumie Wojtek Golas, to co widziałem, to tak okej tam był. No i kurwa Maluszka kupił zajebiście. Dobra, uwaga! Witam wszystkich na comiesięcznym, mimo że w ostatnim miesiącu nie było, ale comiesięcznym, regularnym podsumowania polskiego Twitcha oraz Kika, bo teraz również on dołączył w czerwcu 2024 w Polsce oczywiście. Tutaj są niedokładne statystyki, bo to są z samego Twitcha, zaraz przejdziemy do dokładnych, ale faktem jest, że Meduska, który jeszcze wtedy nie streamował na Kiku, miał pierwsze miejsce Kongo, największego streamera ma Kongo TV, Meduza, ponad 1 000 000 hours watched, ponad 300 godzin przestreamowanych, codziennie co najmniej 10 godzin streama, tam średnio wychodziło chyba na 12, potem oczywiście Multi, potem Gucio. To jest trójka, która zajmuje podium i trójka, która jako jedyna przebiła ponad 1 000 000 hours watch. Czwarty jest Nex i piąty nie jest Izak, bo piąty jest streamer, który streamuje na Kiku, ale to zaraz wam pokażę. Najbardziej rósł w czerwcu oczywiście Kacper Bloński, no bo on praktycznie wiecie, no zaczął streamować regularnie. Największy stream należał do Multiego, 30 koła widzów. Wiadomo, ja miałem na Kiku 33, Szymon miał 34 koła na Kiku, ale to oczywiście było viewbotowane, więc największy stream należał do Multiego. Dobra, i przejdźmy do statystyk łączonych, gdzie top 5, tak jak wcześniej mówiłem, zajmuje Evron, także Meduska jest pierwszy, 343 godziny, Evron jest piąty, wrócił Evron do tej topowej piątki. Szósty jest Adamcy, który streamuje jedynie na Kiku, 468 godzin streama, bo on tam też spał i tak dalej. Evron jeszcze istnieje, właśnie Evron ma zaskakująco dobre wyniki na Kiku, znaczy na Twitchu też spoko, bo na Twitchu Evron ma, właśnie to jest dziwne, bo Evron na Twitchu ma 2700 średnią, a na Kiku ma, na Kiku też ma 2700, ostatnio chyba bardziej wzrosło, bo widziałem nawet po 5k widzów, ale dobra, na Kiku ma 2800 prawie. Te statystyki Evrona kikowe widzicie 200% w górę w porównaniu do maja, więc te statystyki Evrona na Kiku są takie
takie sus. Nie mówię, że to jest na pewno, wiecie, jakieś oszustwo, bo tam widziałem, że sporo ma tych chattersów, spora tam aktywność jest, ale jakiś taki straszny przyrost na Kiku. Zwłaszcza, że na Twitchu ma spadek lekki nawet. Więc no jest to ciekawe. Także szósty Adamcy, siódmy Izak, ósmy typowy kikowy również streamer, tak samo jak Adamcy Nitro. Dziewiąty Rybson, no i mistrz Rybsona zamyka top 10, czyli no mamy Marcina Ksajo. Jedenasty Ewronek, który ma 196 godzin, zaczął chyba przedłużonego streama już w czerwcu. Mergani 12, mało streamów u Merganiego i na Twitchu i na Kiku, więc nisko jest. 13 Kiszak, 14 Luki Steve, który zajmował 140, mimo że miał tego kika, ale Luki zajmował więcej godzin na Twitchu niż na Kiku, co było dość zaskakujące, bo na Twitchu chyba zajmował z 80 godzin, a na Kiku 60. Top 15 zamyka Mr. Ginold, 16 Taku, 17 Franio, który nie odpalił ani jednego streama na Twitchu, totalnie się wyjebał na Twitcha, przeszedł w pełni na Kika, nie odpalił ani jednego streama na Twitchu, ani kurwa jednego, no nie, bo specjalnie sprawdzałem, aż się zdziwiłem, że go nie ma na Twitch, na Sugnomie. No, ostatni stream na Twitchu 23 maja. W czerwcu ani jednego. Tutaj ostatni stream to jest ten. 17 na wykrzyknik K jak coś. Na Kiku. Także ani jednego streama na Twitchu. 18 ja, mokry suchar. 301 tysięcy hours watched. Zajebisty wynik, nie spodziewałem, że tak się uda zrobić. Mimo, że tam pierwszy tydzień to wiadomo była walka, no a potem napierdolałem. Jestem zadowolony z wyniku. Jeden z lepszych wyników w ogóle w historii tego kanału. 129 godzinek. Oczywiście z tego chyba 93 na Kiku. Na Kiku zajebisty wynik. Top 6 na Kiku. No nie, zajebisty miesiąc na Kiku generalnie, 2700 średnia. Oby tylko to utrzymać i żeby kurwa przedłużyli kontrakt, aby. Już sobie planuję jakieś kontenty, oby się udało. No, 19 Overpole, top 20 zamyka Grandi, no i top 21 Wysocki. Tutaj, no jedno kurwa z największych zaskoczeń, Tazy, 22 miejsce, no Tazy tutaj na samym Twitchu 16, zajmował 345 godzin, 230 euro złożył, 97% w górę, podpisał też teraz kontrakt w Prime, gdzie będzie walczył, to też został chyba dość ciepło przyjęty. O, Murana ogłosili, że będzie na tym, na Prime 4 godziny temu, ale patrzcie, Muran 4K lajków, Karpi 3K lajków, Kilimasu 3K lajków, Paramasi 4K lajków, Oleksiejczuk 4700, Kaczor Berec 8600, Tazy 31 koło. No, dość stampowy bym powiedział. Kupione jak chuj, stary, nie mam pojęcia, ale wygląda to jakby ciepło przyjęty. No, zresztą sam dałem lajka, ja ten do Tazego jestem pozytywnie nastawiony, ale naprawdę mocny miesiąc dla Tazego. Ciekawe jak to się dalej rozwinie. Teraz też został bana na Twitchu, przeszedł na Kika i na Kiku z bomby 1000 widzów miał. I wczoraj i dzisiaj, także... ciekawe, ale on ma strasznie kurwa toksyczne community dla niego. Oglądałem dziś, teraz mu tam zamawiałem cały czas gejów na streama. Dzisiaj wszedłem do niego na streama na Kiku i on mówi tak, że wyłączy streama na 2 godziny, bo musi iść na trening. A widzowie kurwa go jadą przez 20 minut, że ni chuja, oddawaj pieniądze ty kurwo. Masz iść na ten trening razem z kamerą, chuj w tego trenera, masz to kurwa streamować, masz normalnie nagrać jak inni ludzie. Czemu Ksajo Popo mogli streamować swoje treningi, a ty nie możesz? On mówi, że wiesz, on idzie na grupę, on nie idzie na indywidualne, tylko będzie z nimi ludźmi tam. A oni wiesz, napierdają, to idź kurwa do innego trenera, idź do trenera tego co trenował Azdus, on by wziął od ciebie pewnie jeszcze mniejszy procent i mógłby streamować i tak dalej. I wiesz, i Tazy kurwa coś gada, oni mówią, że pierdolą. Nagle moderator Tazego pisze, ty kurwo, masz streamować, bo inaczej nie tylko gejów będziesz miał na chacie. Stary własny moderator mu tak pisze, no nie? Tam było, i on wiesz, on już kurwa załamany, wkurwiony. On mówi, że narzeka, że jest niewyspany, bo cały czas mu geje przychodzą nawet o 5 nad ranem do domu. Tam jest takie Kongo. Dobra, top 23 Demons, który obecnie został wysłany na banę na 14 dni. Paryz Platyną 24, Paryz w ogóle zaczął streamować też na Kiku, nie wiem czy widzieliście. 25 Neutral Shakes and Fidget, 26 Bonkol, 27 Kuolenek, 28 Slayprox, 29 Bandura, który malutko streamował, 33 godziny zaledwie. Ale mimo tego, że mało streamował, to dość wysoki wynik, bo te streamy, z tego co wiem, ta duża średnia, 5400, bardzo ładna średnia na streamach, no ale mało tych streamów.
Asdus, który też zaczął streamować na Kiku. W ogóle dużo już streamerów na Kiku streamuje. Z Twitcha co byli. Evron, Franio, Suchar, Xayo, Wysocki, Dobrodziej. No Szymol to wiadomo. Rybson. No Paris przeszedł, Popo przeszedł, Luki przeszedł, Modziutki przeszedł. Nie wiem, czy Angela też przeszła. Angela też, nie wiem, w sumie nie wiem. Modziutki, Asdus. No sporo, sporo. Naprawdę sporo tych osób. Jeszcze teraz wiecie, Tazy na przykład dostał bana na Twitchu, też poszedł na Kika. Patiro dostał bana, też idzie na Kika. Strasznie dużo osób potencjalnie na Kiku. Dobra, kto tam dalej? Kacper Bloński, no niezły wynik, jak na taki pierwszy miesiąc regularnego streamowania, top 32. Widziałem, że Kacper Bloński i Meduza w trakcie, jak ja byłem na Malcie, to wyjechali do Marbei. Byli tam chyba 3 albo 4 dni. Działo się tam coś ciekawego, bo co ja nie wchodziłem na tego streama, to albo gdzieś jechali, albo gdzieś szli, albo coś jedli. Tam się tak generalnie coś działo na tych streamach? Stream z samochodu? Okej. Okay. Znaczy wiesz, no nic się nie działo. Tylko ja nie wiem, czy oni tam, oni coś tam zwiedzali, na przykład, że nie wiem, Marbella to chyba nie jest miejsce do zwiedzania. Próbowali zagadywać do lasek, ale jak kurwa Kacper Bloński ma zagadywać do lasek mając laskę? No to zawsze będzie sztuczne i nie będzie prowadziło do niczego ostatecznie. Jak kurwa masz laskę, to nie za bardzo masz, no chyba, że jak Paramaxli jesteś, no to Paramaxli jak jest w otwartym związku, no to jeszcze może, no nie? Ale myślę, że Kacper Bloński nie jest w otwartym związku. Nic nie robili, oni nawet po angielsku nie potrafią mówić? Okej. Okay. Dobrodziej to jest streamer 411 godzin i to nie jest żaden przedłużany. On po prostu razem streamuje chyba na Twitchu i na Kiku i ma i na Twitchu i na Kiku po 200 godzin. Delordi. O, widziałem, że też byłem na Malcie. Delord rozpoczął, że tak powiem, zaczęła mu się pewna drama z widzami, bo stwierdził, że widzowie mu niszczą deale reklamowe i że stracił przez nich 100 tysięcy prawie. To widziałem. Co to mamy dalej? Random Bruce TV. Random Bruce 34 miejsce. Naprawdę niezłe te wyniki ma Brusik ostatnio. No, na samym Twitchu 25, średnia 860, trochę w górę. No mniej tych streamów i w sumie nawet gorszy wynik niż w maju, ale kurwa, Random Bruce jest w topce streamerów w sumie. Co by nie mówić. Jak Random Bruce jest wyżej niż wiesz, niż Pago, Cinkrow, Popo. Wiesz, Cinkrow nieraz się pośmieje z Random Bruce'a, a kurwa Bruce ma lepszy wynik niż Cinkrow. A mają tyle samo godzinek. Cinkrow się może pośmieć. A, no też widziałem, że jak mnie nie było, to Demons nawyzywał Cinkrowa i tak dalej. Co tam dalej? Po Brusiku, Tamae, VTuber, który już nie jest VTuberem. No i tak, Cyganzor, 36, Pago, 37, Cinkrow, 38, Cinkrow to ciekawy przypadek. Popo, 39, 100 godzin równe. Będzie kick? Tak, będzie. Kubon zamyka top 40. Kurwa, to też jest niesamowite, nie? Że Kubon, który wiesz... Dwóch top playerów, Random Beast i Kubon, no nie? Kubon jest niżej od Bruce'a, no nie? Bruce czymś kurwa przyciąga tych widzów. Znaczy no Kubon w sumie trochę ten, no jest w swojej bańce, a Random Bruce jest ogólnoświatową postacią. To też w sumie prawda. Testi 41, Mamon proszę państwa, 42 miejsce. 320 godzin zajebał. Średnia widzów 80% w górę. To nie są kurwa małe wyniki. Naprawdę, Mamon miał dobry miesiąc. I też wydaje mi się, że Mamon zaczął streamować w trochę lepszych godzinach, bo mniej takich streamów nocnych. Wiadomo, że napierdala trochę w Eldena w nocy i tak dalej. Ale no, Eldenik na pewno dużo tu wspomógł. Jakiś Chain Together, gdzie Mamon miał chyba z dwa koła widzów, też na pewno pomogło. Tutaj było Chain Together. Tak. Tutaj pierwszy stream i potem drugi stream. To też na pewno taki stream jak pomógł, no ale Elden ostatnio widzicie 1300 w piku, 1100 w piku, 1900 w piku, 1500 w piku. No Elden też na pewno pomógł. Także ładny miesiąc Mamona. Torek 43, tutaj dwóch GTRP-owców. Szymon 45, 13 godzin streamów. Wszystko przez to, że troszeczkę jest lipa z stream chartsami, bo Szymon chyba usuwał jakieś wody. I według streamcharców w czerwcu miał tylko 12 godzin streamów, a chyba miał trochę więcej. Nie jakoś w chuj, ale miał po prostu więcej. Więc no. XMT na ten 46. Shelly 47. A właśnie, widziałem, że XMTentacion, nie wiem czy widzieliście czy nie, ale robił ostatnio jakieś składanie samolotu na streamie bodajże? Ja tego nie widziałem. Dobra. To był Xen, Olaczka, Ortiz, Testri. Jaki skład. I co, wybudowali ten samolot jebany? No jakaś sponsorka z Red Bulla, tak? W każdym razie. Myślałem, żeby w wakacje coś odpierdolić, jakiś szczur robił, jakieś, nie wiem, budowanie tratwy w konkurencyjnych teamach albo coś. Ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, 47 Shelly, 48 Markwell, 49 Gluhammer i top 50 zamyka Claudien.
która mówiłem, że kurwa jest ten, jest odkryciem takim trochę i będzie rosła. 67% znowuż w górę w czerwcu. I proszę Państwa, była wyżej od Kasix. Jakaś kobieta była wyżej w rankingu od Kasix. Także top 1 kobieta na polskim Twitchu Kiku w tym momencie, znaczy w czerwcu oczywiście, Klaudien. Oczywiście sporo tam widzów od Meduzy przyszło, bo on ją głównie promował ostatnio. Aczkolwiek nigdy nie widziałem od niej jeszcze nic ciekawego. Cały czas widzę, że tylko jeździ fajnymi furami i coś se gada i pali jakiegoś papierosa. Ale tak to nic nie widzę za bardzo od niej innego. Także to 50. Świecenie dupą na siłowni. A! Tak, widziałem jeszcze, tak. Zrobiłem jeszcze standardowo też miejsca naszych tutaj jest są niżej, ludzi z XE, które miejsce zajmują ogólnie w rankingu, bo tutaj jakby zrobiłem top 50, zrobiłem też dla ciekawostki, bo zawsze przeglądałem, gdzie są ludzie nasi, tam w top, zawsze szukałem Matiego, Akiego i tak dalej. Także zrobiłem też oczywiście resztę, no młodziutki, no mało tych streamów, 60 godzin, no to top 61. Japczan top 63 ogólnie, 120 godzin 84, ale Japczan teraz będzie szedł na pewno w górę, bo tych widzów teraz sporo więcej się pojawia. Kukę top 120, no bo liczę już jako XI 2.0, Paramaxia też tu dałem top 127, 52 godzin streamów. Kineczka top 145, Bagieta top 160, Davids top 172, Olsza top 181, Mati top 268. No i Aki top 344. Nie no, Aki już nie jest full time streamerem, ma najmniej godzin, no i Aki już teraz regularnie szuka roboty, ma jakieś rozmowy o pracę i tak dalej. Więc Akiego już nie uznajemy za full time streamera, bo już nie jest streamerem. Gdzie Budyń? Budyń chyba w ogóle nie streamował w czerwcu, ani chyba razu. Tak to wygląda. No i jeśli chodzi o te jakieś znaczne wzrosty czy spadki, no to mówiłem w trakcie, bo sobie tu przeglądałem, że Tazy bardzo fajnie urósł. Dużo więcej streamów, a średnia mi tego trochę w górę. No Klaudien naprawdę wyleciała, no bo jest wyżej niż Kasix. No Mamon też zajebisty miesiąc, to też mówiliśmy. No i XM trochę wraca, głównie ten stream IRL z Krakowa pomógł, gdzie Bruce, nie wiem czy widzieliście, zrobił sobie tatuaż zajebisty. No i tyle no. Multi w ogóle, nie wiem czy widzieliście, ale zajebał wczoraj, to było wczoraj? Twój rekord widzów, proszę Państwa. Przebił wreszcie rekord, który miał na wyjaśnienie Japczana, 33 koła, 700, miał 40 koła widzów wczoraj, na graniu w horror. Ja pierdolę! Ale widzicie, jakie fejkowe reakcje, w ogóle mu się nie podnosi ten, tętno. Wszystko jest fake. On sobie to na Yo. Ten. 4 kafle na mojej stopie, ha? To daddy shoes. O! Kurwa, lalka jebana na mnie patrzy! Siema, wariacie! Czego ty kur... Znowu udawana reakcja, a spada. Widzicie? Spada. Wszystko jest fake. I czemu ten stream miał rekord widzów? Bo to był horror, który on tam zapowiadał, że będzie w chuj straszny. Widzowie go straszyli, że będzie w chuj straszny. On wstawiał na story, że go widzowie straszą, że jest w chuj straszne. I się widzowie nakręcili. No i było tam aż zebrało się aż 40k widzów. Bo oglądał jakieś różne filmiki, no i aż ostatecznie zebrało się na początek grania w horrora 40k widzów. Ale no spadło, bo ludzie jednak stwierdzili, że wcale takie straszne nie jest. Także był hype, 40k widzów, no ale jak już zaczął grać, to już zaczęło spadać. Więc no było, ewidentnie było troszkę przehypowane, ale tak sporo widzów, 30 koła to oglądało cały czas, więc wynik niezły. Jakby Marcin odpalił Outlasta, nie, no to już za późno. Chyba, że kiedyś by zrobił maraton Outlasta, żeby zagrał w jedynkę i dwójkę. Oh my, oh my, oh my.